Hiperkalwinizm nie jest kalwinizmem. Zapraszam na odcinek. Wielu ludzi atakuje na kalwinizm, ale kiedy przyglądam się tym atakom, to tak naprawdę atakują hiperkalwinizm. Niestety zbieżność słów jest tak duża, że ludzie najczęściej myślą, że hiperkalwinista to jest ktoś, kto jest bardzo dobrze, bardzo mocno zaangażowanym kalwinistą. To niestety pomylenie pojęć. Dlaczego tak jest? Posłuchajcie, zobaczcie ten artykuł, który przetłumaczyliśmy. Myślę, że on może bardzo wiele nam wyjaśnić. Jako dziecko byłem chory na cukrzycę typu 1. Spędzam wiele czasu na wyjaśnianiu ludziom w przypadkowych rozmowach, że cukrzyca typu 1 to nie to samo co cukrzyca typu 2. Dlatego pozwólcie, że zacznę od wyraźnego stwierdzenia, podkreślenia punktu. Kalwinizm nie jest hiperkalwinizmem. Kiedy angażuję się w rozmowę z ludźmi, którzy chcą dyskutować o kalwinizmie, chętnie to robię, ale chcę mieć pewność, że używamy tego samego słownika. Czym jest kalwinizm? Kalwinizm jest systemem teologicznym, który stara się usystematyzować nauki Pisma Świętego na temat zbawienia. Jaki jest związek pomiędzy absolutną suwerennością Boga a odpowiedzialnością człowieka? Jest to główne zagadnienie kalwinizmu. Nazwa kalwinizmu pochodzi od reformatora Jana Kalwina, który w XVI wieku w Genewie, w Szwajcarii, był gorliwym kaznodzieją Pisma Świętego. Podczas reformacji protestanckiej reformatorzy starali się uwolnić prawdziwą Ewangelię od silnego ucisku Kościoła rzymskiego. To właśnie w tym okresie zaczęto drukować Biblię, nie w łacinie, ale w językach narodowych. Jednocześnie głoszono Biblię w sposób wykładowy. Grupa zwolenników Jakuba Arminiusza, którzy studiowali pod kierunkiem Teodora Bezy, ucznia Jana Kalwina, sporządziła dokument zwany jako remonstrancja. Było to obalenie nauki o suwerenności Boga w zbawieniu. Wynosił ten dokument wolną wolę człowieka ponad suwerenną inicjatywę i moc Boga. Ludzie ci byli znani i są dzisiaj jako Arminianie. Ich doktryna ostatecznie stała się znana jako arminianizm. Oficjalne spotkanie, znane jako synod w Dort, odbyło się w 1619 roku w celu udzielenia odpowiedzi na wystąpienie Arminian w ich remonstrancji. Ogólny wniosek był taki, że remonstrancja była błędna i że biblijny pogląd na zbawienie uczy nas, że Bóg jest autorem i dokończycielem zbawienia. 5 punktów kalwinizmu powstało jako odpowiedź na niebiblijne 5 punktów stworzonych przez Arminian w 1610 roku. Lista ta została ostatecznie uporządkowana za pomocą akronimu TULIP w celu wyjaśnienia kluczowych nauk. Zobaczmy teraz na oś czasu, pomoże nam to zrozumieć, skąd wziął się tak zwany kalwinizm. 1382 rok. John Wycliffe tłumaczy Biblię na język narodowy. 1384 rok. John Wycliffe zostaje męczeńsko zabordowany przez Rzym. 1439 rok. Wynalezienie prasy drukarskiej. 1517. Luther przybija 95 tez do drzwi kościoła w Wittenberdze. Rozpoczyna się reformacja. 1526 rok powstaje Nowy Testament Tyndale'a. 1536 rok William Tyndale męczeńsko zamordowany przez Rzym. Powstaje też Instytut Religii Chrześcijańskiej Jana Kalwina. 1553 rok krwawa Maria zostaje królową Anglii i przywraca w Anglii władzę kościołowi rzymskiemu. Podczas panowania Marii spalono ponad 300 protestantów. W tym czasie wielu protestantów z Anglii ucieka do Genewy. 1559 rok. Kalwin otwiera kolegium w Genewie. W ciągu 5 lat uczelnia miała ponad 1500 studentów.
1560 rok Biblia Genewska zostaje wydrukowana. Była to pierwsza Biblia z odniesieniami do wersetów i sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy. 1560 John Knox publikuje Księgę Męczenników. 1563 rok powstaje Katechizm Heidelberski. 1564 rok umiera Jan Kalwin. 1609 rok umiera Jakub Arminiusz. 1610 rok remonstrancja. 1611 kontrremonstrancja. 1618 otwarcie synodu w Dort. 1619 synod odrzuca Arminian i przyjmuje kanon, tak zwane 5 punktów kalwinizmu. Jeżeli chcesz zobaczyć te wszystkie daty zapisane, zapraszam na nasz tekst na blogu. Link do niego będzie w komentarzu do tego odcinka. System znany jako kalwinizm to tak naprawdę 5 kontrpunktów do arminianizmu. Wiele lat później Wesley przyjął stanowisko Arminian i w ten sposób narodził się ruch metodystyczny. Chociaż istnieją pewne wyjątki historyczne, baptyści i prezbiterianie byli bardziej kalwińscy i przeciwni doktrynom arminianizmu, podczas gdy metodyści i różne grupy zielonoświątkowe przyjęły doktryny zwane arminianizmem. Obecnie kalwinizm jest czasami znany pod takimi nazwami jak teologia reformowana czy doktryny łaski. Ale czym jest hiperkalwinizm? Hiperkalwinizm nie jest terminem używanym w odniesieniu do tych, którzy są nadmiernie pasjonatami kalwinizmu. W rzeczywistości jest to coś, co nazywamy kalwinizmem klatkowym. Prawidłowo rozumiany hiperkalwinizm jest technicznym terminem określającym skrajny i niebiblijny pogląd, który odrzuca jakąkolwiek potrzebę angażowania się chrześcijan w misję i ewangelizację. Mówiąc najprościej, hiperkalwiniści zabraniają głoszenia Ewangelii i oferowania zbawienia osobom niewybranym. Ci ludzie wierzą, że Bóg wybrał ludzi w Chrystusie w minionej wieczności i doprowadzi do swoich rezultatów bez pomocy swojego ludu. Hiperkalwinizm jest herezją i musi zostać odrzucony. Aby zilustrować pogląd hiperkalwinizmu, rozważ to, co wydarzyło się podczas spotkania pastorów wiele lat temu. Niejaki William Carey chciał dotrzeć z Ewangelią do narodów, które nazwał pogańskimi. Carey wstał i zwrócił się do tłumu, prosząc o przedyskutowanie obowiązku chrześcijan, obowiązku tego, aby szerzyli Ewangelię wśród narodów pogańskich. Pan Ryland, starszy pastor, wykrzyknął głośno: usiądź, młody człowieku. Kiedy Bogu spodoba się nawrócić pogan, zrobi to bez twojej pomocy. Carey nie zatrzymał się. Był wierny Chrystusowi, a nie panu Rylandowi. Carey udał się do Indii i głosił dobrą nowinę o Chrystusie. Carey napisał książkę, w której argumentował, że powinniśmy używać środków, które mamy, aby dotrzeć do niewierzących. Carey napisał: wydaje się, jakby wielu uważało, że wielkie posłannictwo zostało wystarczająco wykonane przez to, co zrobili apostołowie i inni. Ale my mamy bardzo dużo do zrobienia. Musimy zajmować się zbawieniem naszych własnych rodaków. Jeżeli Bóg zamierza zbawić pogan, to w taki czy inny sposób przyprowadzi ich do Ewangelii lub Ewangelię przyprowadzi do nich. Pamiętajmy, że William Carey był kalwinistą. Chociaż William Carey miał tylko wykształcenie gimnazjalne, wstrząsnął światem Ewangelią. Carey wygłosił kiedyś kazanie, w którym stwierdził: oczekuj wielkich rzeczy, próbuj wielkich rzeczy. Później dodano: oczekuj wielkich rzeczy od Boga, próbuj wielkich rzeczy dla Boga. Dokładnie to robiąc, głosząc prawdziwą Ewangelię Króla Jezusa. Indie już nigdy nie będą takie same. Świat nigdy nie będzie taki sam. Sposób, w jaki Kościół postrzegał misję, nigdy nie będzie taki sam z powodu tego kalwinisty wywyższającego Chrystusa, który stał się znany jako ojciec współczesnych misji. Różnica między kalwinizmem a hiperkalwinizmem to odległość między niebem a piekłem.
Kalwinizm jest pełen życia i pasji dla Boga i pragnie, aby chwała Boża świeciła wśród narodów. Hiperkalwinizm to niestety pozbawiona życia herezja, która skazuje ludzi na piekło, zabija ewangelizację i rujnuje kościoły. Przyjrzyj się dobrze ruchowi misyjnemu w historii Kościoła, a zobaczysz, że kalwiniści przewodzą temu dziełu. Ludzie tacy jak William Carey, Charles Spurgeon i inni byli kalwinistami. Wiele osób w ogóle nie wspomina, ale sam Jan Calvin miał także wielkie misyjne serce. Wyszkolił on i wysłał wielu misjonarzy, którzy z pasją głosili prawdę. Wielu z nich poniosło śmierć męczeńską za wiarę. Następnym razem, gdy będziesz rozmawiał z kimś chorym na cukrzycę typu 1, pamiętaj, że to nie to samo co cukrzyca typu 2. I następnym razem, gdy będziesz rozmawiał z kalwinistą, pamiętaj, że kalwinizm nie jest tym samym, czym jest hiperkalwinizm. Nazywanie wiernych kalwińskich chrześcijan hiperkalwinistami oznacza skazanie ogromnej liczby ludzi z historii Kościoła na ogień piekielny, w tym takich ludzi jak Charles Spurgeon, William Carey, Martin Luther, Andrew Fuller, Adrian Judson, George Whitefield. Jaka jest różnica pomiędzy kalwinizmem a hiperkalwinizmem? Kalwinizm głosi prawdziwą Ewangelię, podczas gdy hiperkalwinizm nie głosi żadnej Ewangelii.